oczywiście przyspieszenie prac mających na celu wybudowanie obwodnicy zarówno naszej gminy, miejscowości Kołbień, ale i w ogóle połączenie Warszawy z Luginem już nową trasą szybkiego ruchu. No tak, aby ta podróż pomiędzy tymi miastami właściwie odbywała się nie tak jak teraz 3 czy może 4 godziny, ale przecież to można skrócić, no nie wiem, może do półtorej. Mam nadzieję, że wszelkiego rodzaju działania administracyjne, czy w urzędach wojewódzkich, czy jako inwestor, generalna dyrekcja dróg krajowych, to zrobią wszystko, aby po prostu to przyspieszyć na tyle, abyśmy mieli to zadanie naprawdę wykonane. Przynajmniej tak jak zapowiadał pan wojewoda mazowiecki w 2014 roku. Może wyłączenie tylko tej części obwodnicy gminy Kołbiel, właśnie obwodnicy tego ronda, może by skutkowało rozwiązaniem chociaż częściowo problemu przejazdu z Warszawy do Lublina. Maila w tej sprawie wysłał do pana pan poseł Janusz Palikot, wówczas w Platformie Obywatelskiej. Tak, o wysłał takiego maila, zapytali, dlaczego to wójt gminy buduje obwodnic, po których można właśnie pomiędzy tymi dwoma miastami poruszać się szybko, sprawnie i skutecznie. No oczywiście przypomniałem panu posłowi, jaka jest rola wójta, czym się wójt zajmuje. Poprosiłem jednocześnie jako posła, aby pomógł w tym, aby ta droga numer 17, ale i numer 50, była na tych wyższych sferach, urzędach przyspieszona. Odpowiedział? Już nie odpowiedział niestety. Co takiego się stało, że można było wybudować 13-kilometrową obwodnicę Garwolina w toku całej ekspresówki z Lublina z zakrętu do Kurowa, a dlaczego nie można wybudować niespełna 6-kilometrowego odcinka obwodnicy Kołbień? No, trudno mi jest powiedzieć, dlaczego tak szybko powstała obwodnica Garwolina, ale myślę, że powinniśmy się z tego wszyscy cieszyć, bo jest to przykład właśnie, jak można rozwiązać przejazdy przez miejscowości. Natomiast muszę powiedzieć, że trudności, jakie napotkała budowa części jeszcze do komunikacyjnej na terenie powiatu otwockiego, czyli od zakrętu po granicę gminy Kołbiel, pokazuje właściwie niemożność wydawania tych środków finansowych, które na drogi mamy przeznaczone. Czyli przeszkody administracyjne blokują tak naprawdę budowy